trzeci z rodziny instrument smyczkowy, który nazwaliśmy umownie mamą, to wiolonczela. Jest prawie dwukrotnie większa od altówki, a od skrzypiec nawet 4 razy. Ze względu na swą wielkość ma nóżkę, która służy do postawienia instrumentu na podłodze. Jak się gra na tym instrumencie? Wiolonczelista siedzi, obejmując kolanami duże pudło rezonansowe. Palcami lewej ręki przyciska struny na gryfie, a prawą przeciąga smyczkiem po strunach wiolonczeli. Wydobywając bardzo ciepły i aksamitny dźwięk. Thank you.